To właśnie z myślą o nich, ale też nie tylko o nich, z myślą o wszystkich tych, którym Szczuczyn nie jest obojętny. Zorganizowany jest ten pierwszy zlot przyjaciół Szczuczyna. Ideą tego zlotu jest przede wszystkim spotkanie się ludzi z różnych miejsc i różnych środowisk, którzy stanowili o sile i historii naszego miasta. Liczymy na wymianę doświadczeń, spotkanie starych i poznanie nowych przyjaciół. Życzymy wszystkim Państwa miłych wspomnień po tym zlocie i jak najwięcej zgromadzonych przyjaciół i doświadczeń. Pozwolicie Państwo, że po tym przywitaniu będę dalszą część sesji prowadził już siedząc. I uczestnicy, goście zlotu przyjaciół Szczuczyna. Żadna szkoła nie uczy zabierania głosu i wystąpienia przed tak szacownym audytorium, więc wybaczcie Państwo, jeśli gdzieś tam na etapie kolejnych zdań ten głos niezbyt szybko nabierze pewności. Jest mi niezmiernie miło i stanowi to dla mnie olbrzymie wyróżnienie, ale również zobowiązanie móc tu dzisiaj przed Państwem reprezentować samorząd miasta i gminy Szczuczyn, kierowany przeze mnie Urząd Miejski i w jakimś stopniu to, co jest dla nas wszystkich najbliższe i to, co tak naprawdę nas tu wszystkich zebrało, czyli nasze kochane miasteczko, naszą kochaną gminę Szczuczyn. Kochani, kiedy ponad 3 miesiące temu usłyszałem o pomyśle, idei, właściwie dwóch zdaniach od tych osób, które przez Pana Przewodniczącego zostały powitane przed chwilą jako inauguratorów, pomysłodawców tego zlotu, to właściwie no, nie było ani chwili zastanowienia, że rzeczywiście losy wielu, wielu mieszkańców naszego miasta i gminy tak się wiodły, że rzeczywiście rozpierzchli się po całym niemalże świecie. Więc z wielkim zainteresowaniem i zapałem przyjąłem taką inicjatywę, żeby zaprosić tych, którzy są właśnie z tym miastem związani, na zlot. I szczerze powiedziawszy, w pierwszej kolejności powstał pomysł zlotu, no i długo się zastanawialiśmy nad nazwą. Utworzony został komitet honorowy, który przewodniczył i prowadził całe prace przygotowawcze i wiele znamienitych osób w skład tego komitetu weszło. Jeszcze na etapie odbywania się tego zlotu będzie okazja, żeby o nich powiedzieć. I wtedy pojawiło się to najważniejsze słowo, pojawiło się słowo przyjaciel. I wtedy pomyśleliśmy, że to odpowiednia wielkość, odpowiednia ranga i odpowiedni zbiór. Bo wtedy właśnie dotarło do nas, że zlot przyjaciół Szczuczyna będzie tą nazwą, która zbierze w jednym czasie, w jednym miejscu najważniejszych ludzi dla tego miasta, bo jego przyjaciół. Także witam Państwa serdecznie i pozwólcie Państwo, że zanim przystąpię do prezentacji, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałem, do próby zarażenia Państwa pewnym pomysłem na Szczuczyn, chciałbym poprosić do siebie Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej na chwilkę i Pana Kierownika Biblioteki Publicznej. Pana... W granicy zjazdu, zlotu, spełniły się moje marzenia. Planowałem, no takie były sugestie no, nasze, żeby to było święto Szczuczyna. A nas przyjezdni, którzy nie mieszkamy, przy tej okazji gościć i jesteśmy bardzo radzi. Ale kiedy dzisiaj zobaczyłem tyle łez, spotkania najbliższych po latach, stąd spełniły się moje marzenia. Chciałem serdecznie podziękować Panu
burmistrzowi pomysł to łatwo rzucić, ale zrealizować to gorzej. A że pan burmistrz jest szybki w działaniach. Także dziękujemy panu. Miałbym jeszcze jedno życzenie do rady. Może warto się zastanowić, żeby po doświadczeniach tego zlotu, po dyskusjach, które będą na tym zlocie, wybrać jakiś dzień w roku, który byłby świętem naszego miasta. My jesteśmy ciągle sztuczyniakami. I to wyróżnienie to ja traktuję jako najwyższe odznaczenie państwowe, które też otrzymywałem. Dlaczego takie święto przydałoby się? Weźmy sąsiednie parafie, pan Probierz wie najlepiej. Odpust w Niedźwiadne świętego Stanisława, zjeżdżają się rodziny z całej Polski. W Ososzu pańskie przemienienie. My mamy odpust we wrześniu, tak nie jest taki rozpropagowany. Tak jakby przy Paganinie grać na skrzypcach troszeczkę. Proszę państwa, pozwólcie państwo, ja mówię do wszystkich nas zaproszonych, że w naszym imieniu wspólnym podziękujemy tym wszystkim, którzy naprawdę przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy być razem. I to razem przez duże R. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem. W pierwszych słowach mojego listu chciałbym pogratulować Radzie takiej władzy wykonawczej. Przecież to, co żeśmy usłyszeli, jeżeli to się uda w połowie, panie burmistrzu, to ja dla pana Słoneczną cele załatwiam. Przepraszam, a może być tylko Słoneczna bez celi? Może być, może być. Ja bym się obok wynalazł też. Byłoby za co. Odwołuję się teraz do księdza Myśli o historii. Nic tak nie stawia w należytym pionie każdej miejscowości, jak i historia. Ksiądz się odwołał do historii, która jest rzeczywiście przez duże H historią. Ja się chcę odwołać na chwilę do tej małej historii, która jest nam bliska i którą tutaj wiele osób, które są na sali, pamięta. Moje losy, ja będę mówił krótko, bo jak się mówi za długo, to potem może się ktoś przyczepić. Ja się wywodzę z Międusewa właściwie. To było się kiedyś nazywało Kolonia Międusewa. Jest tu pani na sali, która mieszkała w Świdrach, niedaleko mnie, może nie mieszka jeszcze. Pamięta Bagińskich, pamięta mojego kolegę Kozłowskiego, Frania, i żeśmy wymienili tak. Ale chodzi o to, żeby przywołać tą historię. Dowiedziałem się, że znikła z mapy administracyjnej ta nazwa, Międusewo. Wielce mnie to, muszę się przyznać, dotknęło. Tak jakoś niesympatycznie mi się zrobiło. Coś mi jakby zginęło z mojego życiorysu. Ja nie znam etymologii tej nazwy, ale z książki profesora Winiarskiego Nad Wisłą, Pissą i Narwią wiem, że jeszcze pod koniec XIX wieku był tam młyn, był staw, Wisła była głęboka, jak on pisze w swojej książce, i że ten dworek międusewski był taki życzliwy. Tam się chodziło na siadłe mleko, na jakieś obwarzanki piwne, których podobno smak został panu profesorowi na całe życie. Na tą dzisiejszą wypowiedź jako taką w tym momencie nie jestem przygotowany, ale powiem, co czuję. Osobiście jestem nośnikiem takiej prawdy, że Pan Bóg w świecie i w życiu każdego z nas i w historii świata doprowadza do wyrównania sprawiedliwości. Bardzo często mówimy o niesprawiedliwości, o sprawiedliwości. W życiu jednych ten etap niesprawiedliwości jest dłuższy, w życiu innych krótszy. Ale Pan Bóg tak jakoś tym wszystkim kieruje, że dąży do wyrównywania
moim, twoim sercu w społecznościach sprawiedliwości. I my... Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku od Zarządu Województwa Podlaskiego, pana marszałka Jerzego Leszczyńskiego i od naszego lokalnego parlamentu, czyli sejmiku. Szanowni przyjaciele, bardzo się cieszę, że zwyciężyła racja dla tego tytułu Zlot Przyjaciół. Dlatego mogę w skrócie zwrócić się do wszystkich. Drodzy przyjaciele, trudno na takie okoliczności napisać sobie jakieś wystąpienie i później tak rytualnie odczytać. Tu trzeba umieć słuchać i wiedzieć, gdzie się jest. Przed spotkaniem nie wiedziałem, że będzie to tak dostojna wspólnota. Wszystkie pokolenia, będzie tutaj cała ta, jak użyłem raz zwrotu, Rzeczypospolita Szczuczyńska. I z tego składu bardzo się cieszę. Panie sędzio, zacznę od pańskiego przywołania. Ja nic tu nie chcę. Ja też nic nie chcę, ale co mogę i czym jeszcze dysponuję, w sensie sił materialnych, intelektualnych, zawsze wspomogę. Proszę przyjąć tę deklarację jako obowiązującą bez względu na moją pozycję społeczną w przyszłych latach. Słowem, do ostatka. Czy mogą dokonać się w społeczności wyizolowanej od lokalnej władzy, od lokalnej tradycji, od lokalnego kościoła? Nie. One by uschły, uwiętły jak chwast, którego nas słońce przypala w łanie. Można to zrobić w Szczuczynie, a i trzeba. Szczuczyn ma poważne zaplecze intelektualne. Nie obrażę tej... Jako absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczuczynie. R53. Nie jest ściśle tajne, proszę Państwa. Nikt na to nie będzie siedział. Proszę Państwa, uczyłem się w czterech budynkach. Nie wiem, czy to wszyscy Państwo wiedzą. Pierwszą i drugą klasę uczyłem się na zakręcie, jak się jedzie do Grajewa, w tym budynku, gdzie pani dyrektor Jagosz dzisiaj urzęduje. Trzecią i czwartą klasę uczyłem się w budynku takim czerwonym, obok pana Dieprzydowskiego i Chojnowskiego, między tam. W piątej i szóstej klasie, może Bilowi muszę to używać, proszę Państwa. Więc był po drugiej stronie barak taki. Państwo pamiętacie. Nawet powiem szczerze, że w zimę było ciepło. Naprawdę ciepło było, proszę Państwa. Że podłoga była z półochłony, proszę Państwa, to nikomu nie przeszkadzało. Mieliśmy wspaniałych nauczycieli, proszę Państwa, wspaniałych kierowników, proszę Państwa. Stamtąd nas na koniec szósta i siódma klasa, proszę Państwa, myśmy już byli, wiecie Państwo, co to znaczy siódma klasa, szósta w szkole podstawowej. Asy, proszę Państwa, dziewczyny nasze były najpiękniejsze w tym, w Szczuczynie. Bardzo ważna data i te data, tak, tego typu daty powinny znaleźć się w kalendarzu i takie dni powinny być dla nas podłożem do czerpania wiedzy, tradycji, wyznacznikiem do czerpania wiedzy na temat tradycji naszej historii i budowania naszej dalszej tożsamości lokalnej, tej naszej małej ojczyzny. Założył to fundatorem tego kolegium był podkanclerz litewski. Nie ktoś tam, podkanclerz litewski, założyciel naszego miasta, Stanisław Antoni Szczuka. Środki na fundację wyłożył też król Jan III Sobieski. Podkanclerzy był jego wielkim przyjacielem. Jest to nasza ogromna chluba, tradycja, powinniśmy z tego czerpać.
i pamiętać o tym i nawiązywać do tego święta, bo to, jakimi dzisiaj jesteśmy, to po części wynika z tego, że to kolegium przez ponad 100 lat działało w naszym mieście. Chciałbym zaprosić Państwa na dalsze etapy naszego zlotu. Ksiądz proboszcz wspomniał o elementach, które będą w świątyni naszej zacnej. Ja chciałbym zaprosić Państwa, wybiegając trochę do przodu, awansem na jutro, na 9, bo jest tu szersze grono, chciałbym zaprosić właśnie. Będzie spacer, będzie można obejrzeć miejsca, których na co dzień chyba tak nie bywamy, a które też świadczą o naszym bogactwie. I będzie można wejść, obejrzeć, posłuchać gospodarzy tych miejsc i zaczerpnąć wiedzy. Ogromnie wszystkich zapraszam. Zapraszam na kontynuację dzisiejszego spotkania do Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie, która powstała też między innymi dzięki tym ludziom, którzy tu siedzą na środku. Chylę przed Wami czoło, bo tak piękny obiekt i Panie Burmistrzu, to dzięki Waszej pracy i Waszego zaangażowaniu powstał. Na ulicę Łomżyńską do przyszłego Centrum Kultury. Tam będą dalsze dzisiejsze uroczystości odbywać się. Już teraz wspomnę, że będą też miejsca w tym budynku, w którym będziecie mogli obejrzeć te minione lata, setki lat, które upłynęły i zostaną pobudzone Wasze wspomnienia, bo to tam jest wyeksponowane. Zapraszam wszystkich serdecznie. Ślub, a potem ślub. A teraz całkiem na obrót. Jo, już ty taka bezgrzeszna. Nie gadaj, ludzie kochali się teraz i dawniej. Tak samo, tylko wszystko ukrywali. Kołtuny straszne byli. Nie kołtuny, tylko dobrze wychowane. I wszystko robili po Bożemu. Tak. A pamięta Helena, w 1934 roku burmistrz Majewski, Stanisław Stefan, mu na imię było. Zastrzelił się z miłości. Gada Jedwiga, a ludzie mylą ozorami. Gadam, bo czyściuteńka prawda. Wyjechał on za ukochaną do Zakopanego i tam zastrzelił się na górze. I osunął się do nóg tej, która go nie chciała. A miał tylko 43 lata. Młody był. A czemu nie chciała? A jak miała chcieć, jak była zamężna? A teraz on, biedaczek, leży na cmentarzu. I kto pamięta o jego miłości i o nim? Chociaż czasami pali się u niego świeczka. Powiadają, że to rodzina tej ukochanej o nim do dzisiaj pamięta. A mówiłam, że kiedyś była miłość, a teraz, a tam Helena to zawsze przedpotopowa taka. Obudzi się, będzie zły. Cyc, cyc, szczyknął
co smutku mrok rozprasza, poranny wita w czas. Wdzięczny za te słowa ciepłej piosenki, za tą pamięć, za tą przepiękną wiązankę. Jesteście skarbem ziemi pszczyńskiej i ten skarb niech jak najdłużej, jak najpiękniej, najweselej nam przygrywa, przyśpiewuje, przyśpiewa, tak żebyśmy mogli czerpać z waszej życiowej radości, z waszego ciepła i z waszej po prostu przyjaźni. Jest to tak zamęża, broń Boże, kowala nie chce, bo bije młotem, a mnie wybłówka, bo dała potem, dalej chłopcy, dalej szybko żwawę drąc. Niech ja sobie z was wybiorę jednego, dalej chłopcy, dalej szybko żwawę. Już tu nie ma nas.
odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Ranfer, plaża lód, molo gdy zapadał gwieźdź, molo gdy zapadał gwieźdź. Czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się. Rozstać musieliśmy się. Ślepe zamknięte, a tam będą dwa pokoje, ponieważ tak nowy okazało się, że to poddasze jest czymś ładne i można je wykorzystać. Więc tu mówię, powstanie jeszcze i powstanie dwa kolejne. Gdzie je wybudujemy? To... konserwatora Złotorączko, jak ja to nazywam, który zrobił tutaj remont. I zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek uroczystości, to właśnie wprowadzamy wszystkich chętnych do tej izby. Izba jest również odwiedzana przez uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i jednocześnie jak mamy tak zwane dni otwarte w szkole, to również wchodzą tu uczniowie z innych gimnazjów, z innych miejscowości. Dlaczego pomysł powstania takiej izby? Remontujemy szkołę każde wakacje. Widać to, nasi uczniowie to widzą.
wdzięczności, dzięki miłości, dzięki trosce wszystkich przyjaciół Szczuczyna o to miasto i o ten szczególny Boży Dom, jakim jest świątynia. Jak zawsze na początku każdej Eucharystii, najpierw uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy Go o miłosierdzie, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spotkać się z przyjaciółmi z dawnych lat. Trzeba spotkać się, bo mamy taką potrzebę serca. Z tymi, z którymi chodziliśmy do szkoły podstawowej, średniej, czy może spotykaliśmy się w zakładach pracy, które wcześniej były, a już dzisiaj może śladu po nich nie ma. Trzeba nam się spotkać, popatrzeć w historię, ale też z optymizmem popatrzeć w przyszłość. Myślę, że jutro ojciec Henryk, nasz gość honorowy i przyjaciel Pijaw, powie nam więcej o zakonie Pijawów, ale ja dzisiaj już chciałbym wspomnieć, że trzeba nam też dalej sięgnąć w historię. Nie tylko tą naszą młodzieńczą historię, ale przede wszystkim historię tego miejsca i naszej ojczyzny sprzed ponad 300 lat. Cieszę się, że mogłem tutaj wystąpić, ponieważ tutaj spędziłem swoje najpiękniejsze chwile, chwile dzieciństwa. I to jest jakaś pewnego rodzaju radość wrócić tutaj po latach i w tym kościele sobie znanym, w którym się spędziło tyle czasu, móc zagrać utwory Chopina i Bacha. Nazywam się Stanisław Kuciński, urodziłem się i wychowałem w Szczuczynie. Tutaj zacząłem swoje pierwsze kroki muzyczne w ognisku muzycznym, w orkiestrze dętej, w której grałem razem z ojcem i z dziadkiem. Później los mnie pchnął do Białegostoku, gdzie ukończyłem średnią szkołę muzyczną, następnie Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina. Od
iluś tam lat, dosyć długo jestem pierwszym puzonistą Filharmonii Białostockiej, obecnie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Chętnie przyjeżdżam do Szczuczyna. Wszystkim mówię, że wychowałem się w Szczuczynie. I tutaj bardzo chętnie wracam. Grywałem w tym kościele i myślę, że jeszcze nie raz zagram. Nazywam się Henek Świderski. Urodzony w Szczuczynie, wychowany w Szczuczynie. Pracujący w Szczuczynie przez wiele, wiele lat. Obecnie mieszkam w Legionowie. A uczestnictwo w dzisiejszym zjeździe miłośników Ziemi Szczucińskiej spowodowane jest tym, że cały czas myślę, jestem, myślamy ze Szczucinem i bardzo, bardzo po prostu z tęsknoty jestem. Z tym, że muszę powiedzieć, że pierwsze kroki zawsze, kiedy jestem tylko w Szczucinie, to kieruję je na cmentarz, bo tam jest najwięcej moich znajomych. Przedstawię się króciutko. Nazywam się Andrzej Konopka. Moje związki ze Szczuczynem zaczęły się w latach 40. ubiegłego wieku od Miętusewa. Obecnie jestem sędzią Sądu Najwyższego, ale co mnie tutaj przygnało na te dni, to to, że byłem współorganizatorem, może nie, ale tym, który zainicjował, jeden z wielu, który zainicjował spotkanie i na tym zlocie. Ten zlot dał nam wszystkim, jak obserwuję znajomych, którzy tutaj na tym zlocie się pojawili, dał nam wszystkich jedno. Jakąś wewnętrzną, ciepłą wspólnotę. Bo przecież wspomnienia są zawsze bezradne. A my tylko tutaj przyjechaliśmy do to, żeby się spotkać, pogadać o tym, co było najlepsze, co nas tutaj ściąga, rozpoznać każdy kamień, każdą uliczkę. Zlot idealnie przepracowany, idealnie zaprogramowany, co do minuty wszystkie punkty programu zostały wypełnione. Poznałem Szczuczyn zupełnie z innej strony, jakby nieco odpoczynek. Szczuczyn tego nigdy nie znałem i gdyby nie nasze tutaj spotkanie, nigdy bym tego nie poznał. Dziękuję Państwu serdecznie i proszę o miłe słowa o Szczuczynie zawsze. Ludzi, którym Szczuczyn jest bliskim i miłym. W sposób szczególny dziś serdecznie witamy w naszej świątyni ojca Henryka, Jara, Szczuczyna nas z Krakowa, aby razem z nami świętować rocznicę 320 lat od momentu sprowadzenia Jaru do Szczuczyna. Już dwa lata później rozpoczęła działalność szkoła pijarska. I przez ponad 100 lat w Jarze tu, w naszym Szczuczynie pracowali. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicę Samarii i Galilei. Nie zaimponuje byle jaki kościół z ołtarzykiem takim, siakim i onakim. Macie naprawdę czym się pochwalić, bo jest naprawdę piękny. I dlatego dziękuję i obecnemu księdzu dziekanowi proboszczowi i wszystkim jego poprzednikom, że to miejsce zachowało swoje pierwotne przeznaczenie. Gromadzić ludzi, oddawać chwałę Bogu, zapraszać Boga i wypraszać Jego obecność w naszym życiu, osobistym życiu społecznym. Nie straciło swojego przeznaczenia pierwotnego. Dwa okalające piękności budynki. Pierwotnie wszystko było szkołą dla dzieci,
aby się uczyły, aby poznawały to, co dzisiaj może prymitywnie brzmi, ale miało i było wielką społeczną potrzebą, żeby te dzieci umiały czytać, a więc później dorosły człowiek, żeby umiał pisać, a więc później dorosły człowiek, żeby umiał liczyć, jak to prymitywnie brzmi. Ale gdybyście tak naprawdę zobaczyli statystyki, ile w dzisiejszym świecie jest analfabetów, ile dzieci ma kłopot z czytaniem, to się można naprawdę wręcz przerazić, mimo wielkiej techniki. Zmieniły swoje przeznaczenie te budynki okalające ten kościół. Taki skromny upominek zlotowy, który mam nadzieję, że będzie przypominał o tym Szczuczynie, a i zapraszał do kolejnych odwiedzin. Dziękujemy serdecznie. Poznać historię Szczuczyna, zobaczą, jak sam Szczuczyn funkcjonuje, jacy ludzie tutaj zostali i co robią dla Szczuczyna, czy to jest burmistrz, czy to jest dyrektor szkoły, czy po prostu my, którzy wracamy i uczestniczymy, a także staramy się uczestniczyć w tym, co się dzieje w Szczuczynie. Sięgamy po monografię, odwiedzamy bibliotekę, która jest piękna i w taki zlot właśnie ma możliwość pokazania Państwu, co tutaj w Szczuczynie się dzieje. Pod kątem kulturalnym, pod kątem społecznym. Zawsze warto zajrzeć do kościoła i pocieszyć się tym, że zlot szczuczyński ma jakiś swój początek. Właśnie w tym, że tutaj w Szczuczynie jest kościół fundowany przez pijarów, skąd się to wszystko wzięło. Miłośnicy Szczuczyna wiedzą, czym jest dla nas kościół, nasza historia. Ludzie są niesamowici, dzielą się wspomnieniami. To nie są tylko osoby 30-letnie czy 40-letnie, ale także 70 i 80, którzy podzielą się swoją wiedzą i wspomnieniami o tym, jaki Szczuczyn był, jacy ludzie tutaj byli, co się działo. Zapraszam. Nazywam się Danuta Szturc. Jestem córką Józefa Marcinkiewicza, pierwszego burmistrza miasta Szczuczyna po II wojnie światowej, który odbudowywał ten Szczuczyn i żył historią tego miasta, pielęgnował to i utrwalał w różnych kronikach, wypowiedziach dla ludzi miasta Szczuczyna. Wszyscy byli dla niego ważni, bo kochał ludzi i dlatego dla mnie też jest bardzo miło przeżyć było ten zlot przyjaciół Szczuczyna i podziękować wszystkim, że potrafili odnaleźć mnie i zaprosić mnie do miasta Szczuczyna dla ojca mojego świętej pamięci Józefa Marcinkiewicza. Dla mnie będzie bardzo ważne, bo na pewno mnie słyszy i na tym bym chciała zakończyć moją wypowiedź skromną, a prawdziwą, ponieważ zawsze byłam, jestem i będę sercem w Szczuczynie.